Halo, jest tu ktoś? Już nie ma się co mówiłem, jakieś głupoty, no. Numer mam nie istnieje, ale pięknie pachnie. Miam, miam. Bo jest taki problem. Tak, już się spieszę, już. Mycie szyb. O, już idę. Nikogo nie ma. No nie, czy to oznacza, że zostałam sama? Tutaj jeszcze coś jest. Aha, korytarz. No nie, czy to znowu oznacza, że zostałam dorosłą przez 24K? Nie chcę iść do tej nudnej pracy, no nie. No nie, co się dzieje? Znowu to? Ja nie chcę być dorosła, to było koszmarne. O nie, to chyba szefowa. Idę odebrać, niestety. O, to Dorotka, moja przyjaciółka. Halo? No, cześć. Hej, Lenka, czemu się nie ma w szkole? Dlaczego mnie nie było w szkole? No bo ja się tak źle czuję, w ogóle boli mi brzuch, no tak. Mam nadzieję, że ci szybko przejdę. Super, Dorotko, tak się cieszę, że zadzwoniłaś, a nie szefowa i że jestem dorosła. Co ty gadasz? Nie, tylko tak mi się coś powiedziało, wiesz? Już nie ma się co mówiłem, jakieś głupoty, no. O, a wiesz co? Właśnie wróciły Jarisa i Lili i może teraz zebrać całe stado na Morawcy. Super. No właśnie, słyszałam, że zawsze chciałaś mieć je wszystkie. Tak, dokładnie. No i teraz są dostępne już na lamorowcy.com. Tak, nadal są pakowane w tych pięknych pudełkach. I super, bardzo się cieszę, że wróciły Jarisa i Lili. Aha, dobra, już musisz wracać na lekcję, no. Dobra, to pa. Pa. Uff, jak dobrze, że to jest Dorotka, a nie szefowa, tak mi użyło. Ale skoro nie jestem dorosła, to znaczy, że jestem sobą i mieszkam sama, czyli mogę robić to, co chcę. Ale super, oh yeah. Wow, super, a w ogóle to gdzie ja jestem? Zobaczę zaraz. Gdzieś w jakimś mieście. Chyba? Nie wiem. Ale dobrze, że w mieście, super! To przebiorę się i ruszam. Okej, okay, lamorożce. Wow. Teraz mogę pójść. Może jest tu blisko jakiś fajny park? Sprawdzę. Super, jest park! Poznaję to miejsce, to jest centrum Częstochowy. Super! Well, I gave you all my love and I gave you all my trust and I gave you everything that you need. But you all it. Ale super, a teraz pójdę sobie na spacerek po mieście. Super, ale tu pięknie. Ile tutaj restauracji, aż zgłodniałam. Ale no nie mam pieniędzy.
Wiem, zadzwoni do rodziców, na pewno przelę mi jakieś pieniądze na konto. Okej, dobra, dzwonię. Żona, wybrałeś niepoprawny numer. Prosimy sprawdzić go i wybrać ponownie. Sorry, the number you are calling is incorrect. Co? Numer mamy nie istnieje? Przecież to niemożliwe. Zadzwoni do taty. Żona, wybrałeś niepoprawny numer. Prosimy sprawdzić go i wybrać ponownie. Sorry. No nie! Co jest grane? Numery rodziców nie istnieją, a do koleżanek jakoś mogę zadzwonić. O co chodzi? No nic, muszę pójść do pracy, ale tym razem wybiorę taką pracę, którą ja będę chciała. Idę do urzędu. No nie, zamknięte, nie wpuszczą mnie, szkoda. Słuchajcie, niestety nie chcą mnie wpuścić. Trzeba się umówić na jakąś godzinę i w ogóle. Masakra. No nie. Jestem strasznie głodna. Może ktoś mi coś da? Nie no, co ja w ogóle gadam? Ale tam jest jedzonko, tak bym to zjadła. Mniam, nuggets. O. A tam co jest? Pankeki i lody. O nie, patrzą się na mnie. A tu co jest? Pizzernie, jakie pyszności. Pieczarki, mniam. Znowu ktoś na mnie patrzy, no nie. Ale bym coś zjadła. Ale pięknie pachnie. Miam, miam. Co mi się tylko? Ja nic, panie policjancie. Nic. Po prostu tak sobie chodzę. Tak. Dostaliśmy zgłoszenie, że jakaś dziewczynka dziwnie się zachowuje. Zagląda ludziom w talerze. Gdzie są twoje rodzice? W domu, w domu. Masz może telefon, dziewczynko? Ja? Mam. To proszę, zadzwoń do rodziców. Tak się składa, że mam środków na koncie. No dobrze, to poczekaj tutaj chwileczkę, ja pójdę po swój telefon i zaraz od nich zadzwonimy. Dobrze. Dobrze, czekaj tutaj. Muszę teraz szybko gdzieś uciec. No nie, co ja narobiłam. No nie, co ja teraz zrobię. Wiem, schowam się gdzieś do restauracji. To dobry pomysł. Ojejku, mam nadzieję, że tutaj pan policjant mnie nie znajdzie. Dzień dobry, dziewczynko. Dzień dobry. Coś podać? Nie, ja tutaj tylko sobie tak siedzę, poczekam chwileczkę. Ale dziewczynko, to nie jest poczekalnia, to jest restauracja. Jak nic nie zamawiasz, to proszę opuścić to miejsce. Okej, już zamawiam. To poproszę pizzę tradycyjną. Dobrze, za niedługo przyniosę. Dobrze. O nie, jak ja zapłacę? Co ja zrobiłam? A few moments later. Proszę bardzo. Dziękuję. No cóż, jak podali, to zjem. Tak naprawdę jestem mega głodna, a to wygląda tak apetycznie. Dalej nie mogę. Wezmę na wynos. Czy smakowało? Tak, było przepyszne. A płatność pani sobie życzy kartą czy gotówką? Bo jest taki problem. Nie mam w ogóle pieniędzy. Dziewczynko, tak się nie robi, to brzydkie zachowanie. W takim razie musisz to opracować. Idziemy na zmywak. Co? Na zmywak? O. No nie no, ile naczyń? Kiedy ja to skończę? O. No szybciej. Tak, już się spieszę, już. Tak. Okej, pozmywane i powycierane. Jak dobrze, że już koniec. Ale mi zeszło z tym myciem naczyń. Teraz muszę trochę odpocząć. Okej, nie mogę tak długo tutaj siedzieć. Przecież muszę zrobić jakieś pieniądze na kolację i w ogóle. A nie chcę wrócić do tych zmywania naczyń, bo bardzo mało płacą. Mam pomysł, widziałam takie coś na filmach. Na pewno mi się uda. Słuchajcie, widziałam w takim jednym filmie, jak chłopczyk zarabiał myjąc szyby w autach, więc też tak zrobię. Mycie szyb! O, już idę! Szyby umyte! Dziękuję! O, super! O, kolejni klienci mi wołają!
Już idę! Okej, proszę bardzo, się umyta. Dziękuję, proszę, zapada. Super, dzięki. Udało mi się zarobić trochę pieniędzy. Starczy na kolację i jeszcze trochę zostanie. Ale ogólnie to prawie cały dzień muszę pracować. Nie fajnie. 3 hours later. Okej, zjadam już kolacyjkę, a teraz wracam do mieszkania, bo jest już późno. Młoda, fajny telefon. Mogę zobaczyć? Nie, nie, on nie działa, nie działa. Zepsu to jest. Nie będę jej gonił, nie chcę. No nie. Mieszkanie samemu w tak młodym wieku to okropna rzecz. Chcę wrócić do normalnego życia. Rodzice, Marcele, gdzie jesteście? No nie. Jeśli wam się podobało, dajcie superowe łapki w górę i subskrybujcie. Papaski. Pozdrawiamy.